Witam, z tej strony Robert 101. Dzisiaj drugi dzień testowania afrykańskiego gorzenia snu. Wczoraj zażyłem trochę dużą dawkę, co spowodowało pewne efekty uboczne w postaci biegunki. No, nie było to za przyjemne. Nie było to jakaś uciążliwa biegunka, ale no wciąż coś negatywnego. Dzisiaj postaram się mniej to zrobić. Dalej na oko, ale mniej. No ale powiem szczerze, ja jestem zaskoczony. Ja wiedziałem, miałem wątpliwości co do efektów, jakie będą, ale po zażyciu tego moje sny stały się wyraźniejsze, znacznie bardziej szalone, no i znacznie ciekawsze. Więc jak najbardziej polecam, by ktoś chciał spróbować. No to dzisiaj dzień drugi i przejdźmy do zażywania. Witam w moim małym laboratorium. Będę przygotowywał korzeń. Tutaj mam sam korzeń. Łyżeczkę. Papier, do który będę dokładał. I pojemnik z małą ilością przygotowanej wody. A więc pokażę, jak to się robi. Na początek trzeba. Jest trochę trudne, bo nie mam statywu. Trzeba będzie wybrać trochę tego korzenia i nasypać tutaj. Teraz otwieramy nasz pojemnik z wodą i zawartość wsypujemy. Ja pomieszam. Może jeszcze trochę dodam. Jakoś. No i mamy gotowe to. A teraz najlepsza część, jeszcze to zamieszam. Szczerze wam powiem, taki herbaciany smak. Trochę się wylało, ale to nic, zaraz posprzątamy. Teraz łyżeczkę można, łyżeczka wpadła, łyżeczkę można odstawić, zamykamy, no i wstrząsamy naszym wymoczonym zielem. O. Teraz to trzeba szybko otworzyć. I teraz tu pianę z zewnątrz, to się zrobiła. Pijamy. No to tyle. Zaraz pożyję resztę tego, bo nie udało mi się jakoś teraz tego dokładnie zrobić, bo mam kamerę trzymał w ręce. Więc co mogę powiedzieć, do jutra.